Prawo Boże, Apokalipsa, rozdział 14, werset 12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Panie Boże Jahwe, Ojcze nasz, spraw, abyśmy tu zgromadzeni, nasze rodziny i wszyscy ludzie przestrzegali Twojego prawa zawartego w II Mojżeszowej, rozdział 20, werset 1-17, albowiem prawo Twoje, Boże, jest podstawą tronu Twojego, o Wszechmogący Boże. Panie Boże Wszechmogący, aby drugie przykazanie dekalogu zakazujące oddawanie czci obrazom, figurom i czwarte przykazanie dekalogu nakazujące święcenie siódmego dnia tygodnia sobotę na chwałę Boga Stwórcy były również przestrzegane przez nas, nasze rodziny, całą ludzkość. Zdajemy sobie sprawę, Panie, że oddawanie czci podobiznom Twoim, Boże, uwłacza godności Twojej, Stworzycielu, albowiem Ty, Boże, jesteś zbyt wielki, aby można Cię, Wszechmogący, przedstawiać za pomocą drewna czy złota. Przepraszamy Cię za to, Ojcze nasz. Doceniamy i szanujemy fakt, że Ty, Panie, odpocząłeś właśnie siódmego dnia tygodnia w sobotę i tylko siódmy dzień tygodnia, sobotę, pobłogosławiłeś i poświęciłeś. Za Tobą, Panie Boże, za Twoim Słowem, Pismem Świętym powtarzamy, że Twoje prawo jest wieczne, niezmienne, święte, sprawiedliwe, dobre, doskonałe i prawo Twoje jest zakonem wolności, tak jak Ty, Panie, jesteś wieczny, niezmienny, święty, sprawiedliwy, dobry, doskonały. Dziękujemy Ci, kochany Panie Boże, że dałeś nam ludziom wolną wolę. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za Twoje prawo dane nam dla naszych potrzeb i wiodące nas ku wiecznemu życiu. Prosimy Cię, Panie Boże, Ojcze nasz, przez Pana Jezusa Chrystusa o siłę i moc Bożą, abyśmy byli w stanie przestrzegać Twoje święte prawo w całości, gdyż jak mówi Biblia, że gdy nie przestrzegamy jednego przykazania, to tak, jakbyśmy nie respektowali całego dekalogu Bożego. Amen.